Dobra, to jeszcze obejrzyj, bo nawet ciekawe i idziemy grać. Spartiatics! Godzinę, godzinę temu wyszło. Sam byś oglądał? Po co? Obejrzyj z dziadkiem. Sprzedać dwa razy tę samą grę. Dzięki za oglądanie i na razie. Dla mnie remake, dosłownie odtwór. Aha, on powiedział na początku. No tak, zgadzam się z tym. Że nie, powinien się opierać przede wszystkim na daniu drugiej szansy. Jest taki film Blob, zabójca z kosmosu, który ma zarąbisty pomysł. Glut pożerający wszystko i wszystkich. Horror, flaki, elegancko. Tylko, że twórcy mieli budżet równy cenie gorącego kubka, zatem ograniczali się w wielu miejscach. Jesteś gejem? Tak. Dając przerażającą przecież koncepcję zaborczej plazmy do prostego horrorka z lat 50. A wtedy było pełno takiego sci-fiowego dziadostwa. Chuck Russell, który potem wyreżyseruje maskę z Jimem Carreyem, uznał, że film zasługuje na drugą szansę właśnie. Jak dacie mi większy budżet, to wam pokażę, co się da z tym zrobić. Ale i powstała plazma. Film zdecydowanie lepszy od oryginału, bo ma jak się wykazać. Coś Johna Carpentera to remake. Człowiek z blizną to remake. Ocean's Eleven to remake. A CD Action to kanon. Co? O grach, a ja mówię o filmach. Co więc z tytułu? Jaki człowiek z blizną, jaki remake? Co? Łamie, które już są kapitalne. Jest po co im dawać drugą szansę? Ulepszać je? Cytując Tomiego Andersona. Jaki to ma sens? Dobra, ty, teraz ma być remake. To jest trochę dziwne, że Harry'ego Pottera remake. To pytanie, to w ogóle ma sens? I tak pewnie obejrzymy wszyscy, ale po co to? Dla pieniędzy? Kombinuję nad materiałem o takim temacie już od zeszłego roku. Mniej więcej po zapowiedzi remake. Ty, ale seria Człowiek z blizną to jest remake? Przecież to jest stary film. Z którego jest roku w takim razie oryginał? Ja nie wiedziałem, że to remake. Człowiek z blizną to jest taki giga klasyk. Jak to możliwe? Pierwszego The Last of Us, który sam mógłby posłużyć za napęd całego odcinka. No bo The Last of Us doczekało się już odświeżenia. Pierwowzór wyszedł w czasach, kiedy spokojnie można było powiedzieć, że wyciska z PS3 ostatnie soki. W roku premiery PS4. Dlatego niespełna 8 miesięcy po wypuszczeniu nowej konsoli na półki wleciało The Last of Us Remastered, już rok po pierwowzorze. Wszystkie dodatki, te multiplayerowe i ten Left Behind, szereg usprawnień. A ty będziesz wszystko, co obejrzałeś ze szkoły życia na ty wstawił? Tak, dzisiaj, ty, wstawiło się to dzisiaj, bo tam chciałem wstawić. Graficznych, gameplayowych, tryb fotograficzny, tak, a, pierdółki okay. Typu odpalanie dzienników przez głośniczki w padzie, touchpad pomagający w obsłudze ekwipunku, światło w DualShocku zmieniające się w zależności od tego, jakie mamy zdrowie, w zasadzie pełne doświadczenie, do którego nie wiadomo, co miałoby się dodać. One Piece miał być remake, a Naruto też miało być, ale zrezygnowali. No, na przykład remake Dragon Balla, no to był z 3 remake Dragon Balla były. Bo to jest taka legenda, no więc się nie dziwię, Naruto też jest znane. Ja znam. Widziałem na Jetix kiedyś, znasz? Rozwijając zdanie z początku materiału. Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś, że ludzie boją się tego. Remake rozumieją. Supermana to był 50 razy. Tym samym gatunkowi Homo sapiens nie spieszno do jakichś konkretnych zmian, kiedy trafi na coś zadowalającego. Dlatego przez pewien czas gry miały bzika na punkcie Battle Royale, czy wcześniej na punkcie Zombie. Macie zapas schłodzonego Pepsi? Żal byłoby nie. A racja tam, czy z grubą było dobre, no. Dzięki, czekaj, Rywski? Dzięki, witam. Pić, skoro jest takie dobre, a planeta płonie, to tym bardziej trzeba się schłodzić. A że giereczkowo to dynamicznie rozwijający się przemysł, wystarczy parę lat, aby jedną i drugą odsłonę danej serii dzieliła technologiczna przepaść. Ja Naruto nie oglądałem. Minęło między nimi ledwo parę lat. Kiedyś 3 lata dzielą San Andreas i GTA 4. Jak tam? Strzyka? Kaszel częstszy? Co? Cześć, pomiędzy premierą GTA San Andreas a GTA 4 jest 3 lata? Niemożliwe to jest. Czasem odświeżenie. Nie no, w dupę, to jest możliwe, aż to sprawdzę. GTA S.A. 2004, GTA 4. Ja pierdziele, co ty co to w dupę jest? Ty, to jest niemożliwe. Przecież GTA 4 wygląda, jakby wyszło 10 lat po GTA San Andreas.
Powtórzenie czegoś znanego przydaje się w tej branży częściej niż wolelibyśmy przyznać. Nie, smutna dla mnie i dla was prawda jest taka, że Xbox 360 to konsola retro. Retro! PS4 pojawiło się 10 lat temu. Możemy jedynie się z tym pogodzić. To szmat czasu w game devie. Tak samo dekadę temu wyszło Assassin's Creed Black. No tak, to nie remake jest GTA 4, ale nie wiedziałem, że jest taka mała przepaść w czasie wydania między GTA 4 a San Andreas. Tak. A gołębie pocztowe jakiś czas temu doniosły, iż Ubisoft chce zrobić remake Czarnej Flagi. Przypuśćmy, że muszę zagrać, w to nie grałem nigdy. Plotka jest paskudnym kuzynem newsa. Spokojnie, podoba mi się nawet. Nostalgia fanów. Często się podaje Black Flag jako najlepszą odsłonę marki. Przestarzałość rozgrywki. Ewentualnie podpięcie się pod skórę. O Boże, tu tak wygląda Black Flag? Tak gówniano? Przecież ja pamiętam tą grę, jak wychodziła. Wyglądała super. Ty, to było na PS3 ta gra? Czy tam na Xboxa 360? Ja pierdzielę. Nie podpięcie się pod... Spójrz, jak to wygląda. To wygląda jak gra mobilna. Ale i tak bym w to se zagrał. Skull and Bones, które przecież wywodzi się z niepowstałego multika Black Flag. No i jakimś cudem asasyny, sukinsyny nadal się sprzedają, a że ludzie lgną do tego, co znają, na pewno masa osób się skusi na to samo, tylko w zamyśle, lepszym wydaniu. W sumie to same plusy, dopóki Ubi nie usunie oryginału ze sklepów na rzecz zastąpienia go remake'iem, tak jak poczyniono z GTA 3. Jak Ryzen wygląda? No trochę tak, Ryzen któryś tam. City i San Andreas. Na ten moment pierwowzór jest wszechdostępny. Na starych playakach i Xboxach i na tych nowych. Nawet na Switchu. To trzeba kupić, zanim zbanują. Dobra, a co z trzecim Metal Gear Solid? Przed premierą Legacy Collection, jeśli chcielibyście Boże, w to zagrać na nowszym sprzęcie niż PS2, to mieli... Ty, ja grałem w tą grę na PS2. Chyba, albo na jakiejś starej konsoli. Ale w sumie nie aż tak źle wygląda jak ten Assassin. A jest chyba to starsze. Niż PS2, to mieliście PS3 Max. Edycję Legacy Collection, która zbiera 8. Wszystkie części. Aż do czwórki. Chcesz jednej? Kup wszystkie. I właśnie... Halo? Co? Serio? Jestem debilem? Okej, dzięki. Według najnowszych doniesień wyszła także na 3DS-a. Pyk, doczekaliśmy się Master Collection, czyli w zasadzie uszczuplonego Legacy Collection, które działa gorzej, ma mniej zawartości, za to kosztuje więcej. Pamiętajcie, to część pierwsza, może w drugiej dadzą wszystko. Jest też remake, czy raczej będzie. Wyjdzie na większe... Wiesz, po co robią remake'i? Moje zdanie jest takie, że nie robią tego dla starych pryków, na których wrażenie robiły kiedyś stary Harry Potter, a dla młodych, żeby oni to pokochali jak my kiedyś. Jest w tym jakaś szansa, ale wydaje mi się, że jednak jest to dla staruchów, żeby znowu się poczuli młodo. Na przykład Gothic Remake, wątpię, że nowi gracze w to zagrają. Zagramy w tym tylko my, staruchy pieprzone, i nikt nowy się tym gównem nie zainteresuje, bo pewnie i tak zjadą oceny na start, bo nie będzie to ten sam Gothic, tylko będą jakieś zmiany i się ludzie zdenerwują i oceny będzie miało gówniane. I tylko staruchy w to zagrają, tacy jak ja i ty. W liczbie platform niż... Dzięki Michu za Prime. Kolejny widz, który ma Michu nick. Ja pierdzielę, ilu jest Michałów na czacie? Napisz Michał, jak masz na imię Michał. Co zwiększa szansę na sukces. I rodzi pytanie. Skoro mamy Master Collection, nie no, niemożliwe, że wszyscy macie na imię Michał. Jakiś czas przed premierą Pikmin 4, pełnoprawnej nowej odsłony, na eShopie pojawiły się porty jedynki i dwójki. Nie remake, nie remaster. Tak, ja będę grał na premierę Gothic Remake, ale to chyba ma wyjść w połowie roku, czy kiedy oni tam mówili? Dostajecie osobną grę, którą dostosowano pod nowe standardy, także i nowych graczy, i stare gry, w które gra się praktycznie tak jak te 20 lat temu. Wypierniczyli product placement, więc nie ma już baterii Duracella, ale grasz w stare Pikminy na nowym Switchu. A i tak więcej się mówiło o nowej grze. O portach tylko charakterze wspomnieli, Master czy remake, to jakby nie patrzeć, osobna gra. Nieważne, nie, no że ta sama. Dlatego na listach ja przebojów królują i będą królować Metroid Prime Remastered, nowe Resident Evil 4 czy Dead Space. Ty, może jest jakieś prawdopodobieństwo, że firmy wypuszczają remake'i i remastery, aby sztucznie pompować cenę starszych wydań i doprowadzić ten do załamania się rynku używek?
Wracając do The Last of Us, dlaczego pecetowcy nie dostają... Ty się zastanawiam... Kiedyś pamiętam, kupowało się używane gry, ale... Kiedy się kupuje gry w internecie... To ja nie pamiętam... To po prostu nie kupiłem używanej gry od, nie wiem, od 15 lat. To trochę nie ma sensu, to po co to? Kupuje ktoś z was gry w jakichś takich miejscach, gdzie są używane? Na konsole? Bo na peceta to chyba już w ogóle bez sensu, na konsole jest tylko chyba. Ale często te gry są po prostu tanie, bo tak szybko spada gra, cena po premierze gier, że no to bez sensu chyba się pieprzyć i kupować używane, no bo to czas marnujesz, to... Dostali wersję remastered, z tego samego powodu, dla którego Uncharted 4 i Zaginione Dziedzictwo dostały własną wersję na PS5 i pecety, ale nie pierwsze trzy części. To tylko teoria, ale trochę jakby Sony uważało, że takie nadgryzł ząb czasu, aż tak, że nie byłyby dobrymi tytułami na start z tą serią, co jest... głupie. Uncharted 1 to jest Fortuna Drake'a. Wiecie, umiecie liczyć? No i ten rozgłos, wow! Kres złodzieja na PS5? No to poczyta. Kiedyś parę lat temu kupowałem używane w sklepie po taniości, ale gościu już zamknął. No chyba dlatego zamknął właśnie, bo tak jak mówię, mi się wydaje, że to mocno wpłynęło. A kiedyś pamiętam tych sklepów z używanymi grami, jak ja miałem PS1 i 2, to była masa. Z PS1 to jeszcze były z pirackimi grami wszędzie, ale z PS2 to była masa sklepów z używanymi grami. I tam naprawdę, tam był taki wybór gier, tam wszystkie gry były. Nie było czegoś takiego, że nie ma jakiejś gry. Po prostu było tyle tych gier. Bo ludzie po prostu kupowali i sprzedawali, żeby po taniości zagrać w jak najwięcej gier, no. A w dzisiejszych czasach, jak gry co chwila są, a to na promocji, a to na jakieś NBA za też grosze. Wiadomo, to chyba tylko na konsoli ma sens kupowanie gier używanych. Jak ktoś na PS5 ma ten PS5 z tym, wiesz czym, z tym takim na dyski. Ale no też wchodzą te subskrypcje, abonamenty, masa tych gierek. No te używane gry to już tak, to już jest taki relikt trochę, nie? Obejrzę, kupię w preorderze, żeby sprawdzić, co jeszcze wycisnęli z tej gry. Niewiele. Ale sprawdziłeś, kupiłeś, hajs. Przypomniałeś sobie o istnieniu Dead Space'a, byku? No nie powiesz mi, że się nie obejrzałeś. Premiera remake'a, czy chociaż remastera, czy chociaż portu, tak jak niedawny Gothic Classic, o którym mówił Bastian, podbijają zasięg marki. Nieważne, o której grze będą częściej mówić. Nie znaczy to oczywiście, że powinno się negować pracę osób odpowiedzialnych za te odświeżenia. No nie po to Bóg dał nam klucz francuski, żeby obierać nim ziemniaki. Ta metafora zyska sens, obiecuję. Mimo wszystko tworzenie czegoś takiego to trochę tworzenie alternatywnej rzeczywistości. Co by było, gdyby Shadow of the Colossus wyszło dzisiaj? Ratchet i Clank imponowali technicznie, no to zasługują na nowoczesną technologię. Night Dive Studios obrało sobie za cel wypuszczanie portów, remasterów i remake'ów klasyki. Z lepszym, gorszym skutkiem. Samo ich logo to macka oplatająca hełm jakby Kapitana Nemo. Czaszka w środku wskazuje na dawno wygasłą datę ważności życia, a Night Dive, nocny połów, to opis tego, co robią. Zagłębiają się w opuszczone rejony i ratują skarby przed zapomnieniem. Odtwarzanie gier to ich misja. Spójrzcie na ekran. Dziadu, jak to tak wcześniej testuję, ja się ciebie 20 stycznia spodziewałem? Nie no, uzależniłem się od streamowania przez listopad i grudzień i teraz cały rok będę streamował po 300 godzin. Które się pokazuje tuż po odpaleniu System Shocka. Jeśli to dla was pryszcz, jesteście w stanie się w tym połapać. A to gratulacje, macie w nagrodę prawie dopity żywiec truźnutą truskawki. Pozostali? Wy macie remake'a. Grę, która zachowuje esencję pierwowzoru, a przy tym doprowadza go do zajebiście przystępnego stanu, bo pozbył się tego, co dzisiaj po prostu dałoby się zrobić lepiej. Czytelność, opcje dostępu, stopień trudności, tego typu rzeczy. Dobry remake bierze ten klucz francuski i przywraca rzecz do stanu, w którym powinna się od początku znajdować. A tym samym może sprawić, że weterani zobaczą, co wydawało im się, że zobaczyli te lata temu. To kurwa niewdzięczna robota. Bo robiąc tę nową wersję, stawiasz sobie za cel uczynienie danej gry bardziej przystępną, a jej kod często jest równie prosty, co słuchawki wyjęte z kieszeni. Zapowiedź portu, remastera, remake'a Bloodborne'a pojawia się w każdych przypuszczeniach, przed każdą grową imprezą. To growy ekwiwalent
Obiecywania kiedy? Sobie, że w tym roku na pewno schudnę. Między innymi dlatego, że kod Bloodborne to spaghetti. Nieszczęsny remaster Blade Runnera, Night Dive właśnie, wyszedł tak, a nie inaczej, bo twórcy nie mieli pierwotnego kodu źródłowego, ani nawet assetów. A że chcieli, żeby jakoś się to prezentowało, podjęli desperackie środki, jak podniesienie rozdzielczości AI-em. Przy każdym... Nie znam tego kanału, wydaje się dobrze przyjść TV gry, ale TV gry, no tak, TV gry teraz to jest... Nie wiem jak to nazwać, no Mango jest ciekawsze do oglądania reklamy. TV gry jest naprawdę niepokojące, co tam się dzieje. Ludzie tam na jakichś niezłych tripach narkotykowych wymyślają te filmy. W tej premierze remake'a gry, której w ogóle nie ogrywałam, odzywają się we mnie dwa wilki. Jeden chce przeżyć to doświadczenie tak, jak chcieli tego twórcy, jako nowy odbiorca. Drugi wilk chce na A ten kanał to jest CD Action. Klasyczna gazetka taka kiedyś była i mają kanał na YouTubie. Być oryginał, żeby zobaczyć, co zmienili i czy grając w remake nie pozbawię się ducha pierwowzoru. No skąd tak, mam to wiedzieć, czy remake Snake Eatera bez wkładu Kojimy będzie fair wobec dzieła Kojimy? Stare czy mafia nie przegięła pały z unowocześnianiem? Co mnie ominie, kiedy będę grać w czwartego Residenta? Choćby odświeżenie było doskonałe, jak kotlet babuni z mizerią. I pokazywało ci, ty patrz, kiedyś była taka gra, a teraz jest dopracowana, ładniejsza, w pakiecie z dodatkami, bla bla bla. To nie ucieknie się przed tego typu pytaniami. Jako deweloper siłujesz się z czymś, co już zostało zrobione, więc z góry jesteś na straconej pozycji. A jednocześnie masz szansę wylądować na liście najlepszych gier roku, choć de facto to nie twoja gra. Przepisałeś część pracy domową parę lat po jej oddaniu, a i tak dostajesz piątkę. I mimo tego, że facetka się zorientowała. Jest jeszcze inny, bardzo ważny powód, dla którego remake'i, remastery i porty nigdy nie umrą. Kasa. Dzięki za uwagę i na razie. To jest jak główny powód. Na nostalgii trzeba dymać ludzi. Flank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy!